Ja pierdolę. Przeszukuj go, skurwysyna, bo to nie wiadomo czy... Ale muszę odegrać, czy nie? Nie, nie odgrywaj, to ten czarny sedan z wycieraczką. Ukośnik, bagażnik. Pojazd jest zamknięty. Ej, Wojciech, tak sobie ten to zrób mikro na przycisk, bo słuchać jak sapiesz. Co, podniecę cię to, czy ja? No nie, no ale ciebie chyba coś tam. No to wycisz mnie, co za problem. No nie, bo chcę posłuchać jak tam się spinacie, bo śmiesznie jest. Ja pierdolę. Nie wiem, ja nie, wasz tok myślenia naprawdę rozpierdala. No, a twój to już w ogóle jest w ogóle meta. Mówisz mi, człowieku, 10, nie będzie 10 ogarniętych osób w organizacjach, tak? Ale nie, ja powiedziałem, że jestem ciekaw, jak wpuścić by ci faktycznie te 10 osób na serwer i żeby tam było tylko 10 osób i żebyś ty mówił, ja bym cię specjalnie poprosił o powtórzenie tych słów. Ja bym wolał grać z 10 ogarniętymi graczami niż z 60 nieogarniętymi. Powiem tak, mam projekt teraz, co nie? W panelu mam 3 ogarnięte osoby i z nimi gram na co dzień, z mieszkami często sobie gadam, tak? To jest projekt, kurwa, imbecylu. Na tym to polega, projekt. Ale my mówimy o całym serwerze. O ja pierdolę, z 60 osobami, na raz grasz, no pomyśl, kurwa, co ty mówisz. Nie, będziesz płakał, że będzie puste miasto. A czy ja płaczę, że jest puste miasto? Będziesz płakał, ty dopiero ja będziesz. No jesteś z policją, co kurwa, możesz płaczeć, możesz płakać. Powiem ci tak. Pomyśl teraz logicznie, to co ty, ty już nic nie mów. A ty co masz do powiedzenia? Wdech, wydech. Ja? Wdech, słuchaj, wydech. Ja robię swoje. Ja się bardzo dobrze bawię. Gramy no w ruszkach, gramy sami dla siebie. No to zamknij mordę, bo człowieku, czepiasz się wszystkiego, co teraz możesz, jak taki nie karadów. Przyczepiam. Kurwa, człowieku. Popieram. Serwer jest coraz mniej, kurwa, graczy przez tego imbecyla. Coraz gorsze organizacje przez tego imbecyla. Jak był ten, kurwa, ten Kuki, co nie? Chuj w niego. Naprawdę go, kurwa, nie lubię, ale pod jego nadzorem coś się, kurwa, działo. Wypierdalał organizację. No. Tyrał te, kurwa, organizacje. No. Jeszcze byli gracze. A ty co, kurwa, robisz? Wejdziesz sobie raz na tym. No, będę się słuchał jednej osoby, która płacze na wszystkich i wszystko. O, kurwa, jakaś skarga na mnie była, cokolwiek? To kurwa wszyscy z siebie polewkę mają. Mają polewkę, bo co? Bo ich kurwa tyran, bo chujowo grają, tak? Tyran, jakbyś tyrał, to by każdemu było smutno, no a to na razie to się każdy śmieje. A z czego się śmieje? Powiedz mi, co śmiesznego kurwa z ciebie powiedziałem. No ale jeszcze co śmiesznego kurwa powiedziałem. No człowieku, wszystko, ty się pospinałeś ze ziemi i teraz człowieku, wszędzie. Jakby ci policjant powiedział, temat, nie pierdol, to ty od razu płaczesz. Jakby ci kurwa policjant powiedział, ty sobie pan ponta zainstaluj takiego na automatyczny płacz. No se kurwa mózg zainstaluj, człowieku. Microsoft zainstaluj. Ja naprawdę nie potrzebuję. Mówię do patyczka. Podaj mi adres. Adresu ci swojego nie podam w życiu, ty. Kurwa, zapomnij, najbliższy człowieku adres, cepie, kurwa. Nie mówię akurat tam, gdzie mieszkasz. To na przystanek na Brzoskwiniową albo na Pasieczną dawaj. To sobie co jadę trafiają na spokojnie. Nie, jak ja już pociąg sprawdza. A, nie miało być miejsca zamieszkania, to nie. Już chcę pociąg i PKS. O, kurwa, śmieszny jesteś. PKS-a se tam sprawdź, kurwa. Kurwa, pizdę sobie sprawdź w majtkach. PKS-a sobie obczaj, czy zdążysz dojechać tam. Ja pierdolę, nic nie mów, bo to nie jest śmieszne za chuj. Z tego swojego wypizdowa, kurwa. Wypizdowa to masz w dupie. To nie zrobię. O kurczę. Pasieczna ile to jest? Kurwa, już to jest zrobione. Egit. Weź coś napisz, na przykład w Smirnow Brigada. Pasieczna. Napisz. Ile to jest? Patyczek, pasieczna ile? Zgierska pasieczna. Przystanek. Zgierska. Napisz coś. Już. Bo jestem ciekaw, czy będzie nie pisz, nie, nie, nie piszcie nic na zajęcie. Tak w ogóle, Wojciech, ty, ja też mogę do Łodzi przyjechać, jak chcesz. Słyszysz? Detektyw. Dzisiaj? No, dzisiaj lub nie, jutro? Dzisiaj nie, ale jutro. Tak jak się umawiasz z Patyczakiem. Ja jestem ze Zgierza. No to jeszcze lepiej. Gdzie napisz dokładnie? Cokolwiek tam, ja to usunę. Ja mogę nawet do Zgierza. O, no działa. Blisko. Kojarzysz film Ulica Kolorowa w Zgierzu? Nie.
Nie? Nie. A te rondo, które... jak powiedzieć? Rondo, ja ten, wiem gdzie kościół jest, co? No, super. Wojciech? Wojciech. Co? Weno mi tu, to ja się posłużę twoją dobrą radą. I powiedz mi, jakie organizacje by się tu przydało wyrzucić, bo jestem ciekaw. Najlepiej było najpierw wyrzucić ciebie. Ja jestem ciekaw, no organizację mi podaj. Ja pierdolę, ty... Ja mogę ci, ja ci mogę serio. Ja rozumiem, że ci się pojebało w głowie od czasu... We głowie, no no. Od czasu opiekunowania na gesterze, kurwa. Po pierwsze, nie opiekunowałem nigdy na gesterze. Ja może raz byłem adminem, ale zrezygnowałem, kurwa, żeby mieć organizację. Ale wy to, no, kurwa, z kolorku nie możecie zrezygnować, za chuja. Zapomniałem, tam 13-letni staż, chłopaku, masz. Dłużej niż gra, tam oczywiście gangi robisz. 13-letni staż, chłopaku, masz. To nie ryb. Sef, proszę cię, najpierw, kurwa, coś... Zacznij ze mną rozmawiać niż pisać. Zaraz tę klawiaturę rozjebię z tym pisaniem. Mikrofonu nie ma. No. Raz kurwa na święta się odezwie i jest mi... Właśnie sef, daj mi kurwa ten adres, to ja tobie z Amazona mikrofon za 50 centów. Patyczak, za ile możesz być? 23:30 jest. Pierwsza rano. Poczekaj. Kurwa, pierwsza rano. Czaj. Kasu środkowoeuropejskiego? Ty, ale ty uważaj serio, bo... Jak ty sam przyjedziesz tam... No to co? Bierz kumpli. Czekaj. No, kurwa, mocno. Będzie czekaj, wam się sprawdzam. Nie, serio ci mówię, bierz kumpli. Poczekaj, bo sprawdzam. Bierz kumpli, bo ja sam nie chodzę. W sensie, ja chodzę sam, ale to znam. Fascynujące. Poczekaj. A, jak coś, to przygotuj się na strzał z teleskopowy. Strzał? A co ty tam? Jak Wojciech tam podjedzie, on z wiatrowym będzie do niego strzelał. Ale jeszcze nie skończył. Jak Wojciech DB zrobi na mech. Nie, wiecie co, to ja już się obsrałem, to ja już nie chcę, Wojciech, sorry. To ja już nie jadę. Nie. Sorry, no powiedz, wybacz, kurwa, ja już nie chcę, bo ja już nie. Nie, ja już nie chcę, bo mnie chłopaki mnie przekonali. Zaraz wracam. Ja się trochę boję. Możesz się, kurwa, zachowywać normalnie, podać mi, kurwa, godzinę. Adres, ty dokładny, najpierw, jutro, nawet zachowuj. Jutro. No co, ej, kurwa, najpierw się ustawiamy, a teraz nie? Teraz, kurwa, pizda jesteś? No podaj mi godzinę, no, i no adres. Wymiękłem, no przecież mówię, że wymiękłem, zamknij mordę, głuchy jesteś. Ja pierdolę. Obsrałem się, mam kilogram w gaciach, po smrodzie przyjedziesz. Śmieszne. Jak ty łamany w pół jesteś, jak tam przyjedziesz. No, łamany, kurwa, twój mózg jest połamany. Dzięki. Ale mózg nie ma kości. Co ty gadasz? Z kosą wyjdę na podwórko, to się zawalę tam. Fascynujące. Nie no, Wojciech, luzuj majdry, to... No ja mówię poważnie. No nie, nie wpadniesz. Jeżeli po ktoś coś. Ja się mogę spotkać, jeżeli ktoś mi pierdoli w internecie, że jestem taki i taki, że niby kurwa ciśniecie po mnie jak jakaś kurwa żabka, to naprawdę mogę się z tobą spotkać. Patrz, jak wpierdalasz się w nie swój temat, nie swoją kurwa działkę i jeździsz po mnie jak cię podoba, ja ci powiedziałem, spotkajmy się, jesteś kurwa kozak, ja jestem kurwa kozak, spotkajmy się. Ale ja mówię, ja już wymiękłem. Ale z sobejtem czy bez sobejta? Zamknij ryj, to nie jest kurwa śmieszne, ja mówię poważnie teraz. To nie jest śmieszne, pamiętaj. To ty nie ty internetowy fighter. No lepiej być kurwa kimś w świecie niż jakąś pizdą w necie jak ty, tak? No tak, to no zrobiłem postę w Sambie i jestem terminatorem, sorry. O kurwa. Ja z domu nie wychodzę. Dobra, nie. No już nie filozofuj, kurwa. Bo gadasz głupoty, człowieku. Jakie czy kurwa głupoty sobie? Gadam? Powiedz co ja powiedziałem głupiego. Zacytuj mnie, ja ci przyznam, jeżeli mówisz, to naprawdę będzie głupie. Mówisz do mnie, że nie mam życia, to już jest głupie. Kiedy ja ci tak kurwa powiedziałem? Ktoś zacytuj go słyszał? Mnie. Mówię, zacytuj mnie kurwa, jak mam cię nagraj. Zacytować, jak ja nie pamiętam co mówiłeś 5 sekund wcześniej? No to co kurwa mówi, że... A pierdolę.
Ja mówię, kurwa, cały serwer powinien się na jakąś filozofię zapisać, bo to co wy pierdolicie, to mnie załamuje. Tylko, że to właśnie ty tak filozofujesz troszeczkę, no. Jak filozofuję? Jeżeli ktoś no, odpierdala, no to chyba mówię mu, że odpierdala, tak? Co ja mam jeszcze? No właśnie tak nie mówisz tak wprost, tylko tak troszeczkę, wiesz, jak filozof jednak, masz to coś. No żebym, kurwa, nie dostał warna, to chyba kika, żebym nie dostał bloka na forum, to muszę napisać jakoś normalnie, tak? Mówię, sorry panowie, dziwnie no, grać, nie podoba mi się, macie takie lagi. Nie wysyłaj kogoś na filozof, jak sam tak piszesz, bo to jest bez sensu i to jest hipokryzja. Czyli chcę, żebym dostał bloka na forum, żeby. Nie, ale po prostu... To nie jest... Czekaj, to co ja piszę, to nie jest filozofowanie. To jest normalne pisanie. Nie, wcale, ale jak ktoś normalnie napisze, to już jest filozofem, to ty masz immunitet, rozumiem. Nie, ktoś nie, nie pisze dobra, tam... więcej na tym nie chcę wiedzieć, bo to nie ma sensu. No, no to nie dyskutuj na ze mną na ten temat. Patyczak. Ja już się obsrałem, ja już się nie odzywam. Ja już mam kilo w gaciach, sorry, nie przyjadę. Jednak się nie pojawisz. Wymiękłem trochę, jak tak go słucham. Nie, serio, jesteś z Łodzi, czy nie jesteś z Łodzi? Nie, ale ja już nie chcę, ja już nie chcę. Tak, jestem z Łodzi, ale ja już nie chcę, ja już nie przyjadę, bo się trochę cykam. Mokotów, człowieku, mokotów. Szczerze, was trochę posłuchałem, już sobie antywirusa, kurwa, ściągam. Zamknij ryj, syfie. O kurczę. No, Nortona cisk. A was już nie wystarczy, tak? Już. O, to chyba... Chyba komuś drzwi skrzypił. Chyba komuś pizda z bólu skrzypił. Kurwa, nie wyrobię do śmiechu. No, to nieźle tam masz na chacie. No, iść kurwa grać do lola śmieciu. No. No. Jakieś dziecko będzie mi kurwa sapać. Coś jeszcze masz do dodania? Tylko właśnie ty tak ten na guziczek nie masz. Nie, ja kurwa to się kurwa z wami spinam. Ile to was jest? Raz, kurwa, dwa, przed trzy, cztery, pięć, 20, 24 godziny na dobę. Tak kurwa sapiesz. Pracuję kurwa więcej niż się może wydawać o, w bani. Kurwa, prosty jednego, sobie prostytutka jednego... to nie zawód, idiota jebany. Co kurwa? Co ty w ogóle powiedziałeś? Mówię ci kurwa. Raz jednego dnia 14 godzin, drugiego dnia 12 godzin, trzeciego 10 godzin, czwartego w ogóle w delegację, kurwa, o do Niemiec jadę na serwis. Kurwa, to nie wiedziałem, że prostytutki na delegację jeżdżą. Ja pierdolę. Czeku, to, że ty nie masz życia, to nie znaczy, że kurwa możesz tak na innych pierdolić. A? Pewnie nawet kurwa pewnie nie znasz budowy, kurwa, śrubki. A jak ty cashmaker w realu chyba, co? Ja pierdolę. Może nawet tak. Ile kurwa ty zarabiasz na godzinę, powiedz mi. Nie nawet zarabiam. Jeszcze. No ile zarabiasz? Magiczny trik, nie ile, zarabiam. Ile kurwa? 2 złote od rodziców? Ile zarabiasz? Nie. Trzy. No, trzy. I pół. No nie, to no pytam. To jest jak premia. Nie, ja rozumiem, że ty jesteś taki biznesmen. Nie, Pczyku, ty mi kurwa zapodałeś temat na temat... Kurwa, to jest to wirot, kurwa! To za biznes! Mówię, kurwa, ty mi zapodałeś temat. Nigdy nie miałem lepszego brzucha, skurwysynu. Kochy, synu! No. Wy polskie kurwy śmiecie pierdolone! Kurwy! Sorry. To wow. Jest taki ten wow. Co Miron, tylko on się z gangów śmieje, kurwa. On pluje na nie. Fascynujące, dobra. Detektyw, ty się sapiesz ode mnie o jakąś kurwa cashmaker czy coś. Nie, zapodałeś ja temat. Ja zapodałeś temat, nie. Jeżeli kurwa się wpierdala z jakimś tematem, dokończ go. No ja ci powiedziałem, że dobry z ciebie cashmaker, skoro tyle monet robisz dziennie. Mówisz o grze, kurwa, ja mówię teraz na serio. Nie, no skoro mówisz na serio, to tam w bryłkach rudy zarabiasz, czy jak, bo nie wiem. Powiedz, kurwa, no. Człowieku, ile masz na godzinę? Ile sobie, kurwa, życiowo ustawiłeś minimalną pensję na godzinę? 15. Minimalną. 15 zł. A na kolejne czy na czym? No ja właśnie, jeden... bo ja... Nie wiem, tam od grama kokainy to różnie, zależy od typu towaru. I czy pedena tutaj jest, bo też to zależy. Dobra kurwa, widzę, że nie ma w ogóle sensu dyskutowania na żaden temat, bo zaraz się kurwa śmieszki zaczynają pierdolić. No bo jak pedena nie ma na kornerze, nie ma ich na dół. A zamknij pizę, to co mówisz w żaden sposób nie jest śmieszne. Ale ty powtarzasz się stale. Mogłeś,
No jak się powtarzam? Co ja powtarzam? No... Dobra, no, nieważne. No to kurwa, nie zaczynaj tematu na ten temat. Zamknij ryj się. Dobrze, trafiłeś się, teraz jest z tym policjantem. No, co ty nie powiesz, kurwa? Jak ja wchodzę na serwer i cię poszukuję listę kończym. Twoja stara. Czekaj, ukośnik ID Lamus. O, znalazłem cię. O, ID Wojciecha, o kurwa, co on tu robi? No. Ja wychodzę z kierki, bo ja życia nie mam. A ile się ustawiłeś tam paydaya normalnie tak na mnie? Jak ja 1000. No jakim jest twoim celem zarabianie na godzinę, kura? No? Ile sobie ustawiłeś w życiu, żeby zarabiać na godzinę? Ile? 2137 zł brutto. No ja w panelu widzę 2000 dolarów przecież. Ale on to jest taki śmieszek, wiesz, on taki Że papież, nie? Że wiesz, że to słynny Polak taki. O, osapana jest. No bo kurwa mam mikrofon włączony, cepie. Włącz mikrofon, zobaczymy jak mama ciebie woła, śmieciu. Dobra, jest włączony cały czas. I co? No to miej włączony, kurwa, tak no jak trzymam. Ja, ustaw sobie. Nie musisz, kurwa, trzymać, masz w opcjach tym imbecyli. A ja wolę trzymać. Tylko właśnie jak ktoś tak stale ma, to przeszkadza. Ja wolę mieć normalny mikrofon włączony non-stop, żeby mnie było wyraźnie słychać, nie kurwa, żeby przerwał. Głośno i wyraźnie. Tylko twojego oddychania to nie trzeba słychać. O, Sef włączył mikrofon, co tam masz do gadania? O! Weź Sef powiedz coś, bez kiedy jeszcze nigdzie nie słyszałem. No on kurwa raz w święta kiedyś powiedział. Na gestorze. I nie tylko. Tutaj też rozmawiał. Weź proszę Sef powiedz coś, chociaż tak siema, please. 5 lat nadczekałem, może nie, 4. Jesteś Manchester City spontany, bo ja jadę zmiany. Ja pierdolę. A jakby ci tak ktoś Wojciech wszedł do no, tego, no to... do pokoju. I teraz zaczął ci krzyczeć, na przykład mamusia. Wyłagaj na budę. No, sorry, takiej sytuacji się nie zdarza. Już kończę. Mamo, jeszcze ci Wojciech, ile ty masz zrobię. 21. Czekaj, czyli... I ty kurwa grasz w tą grę jeszcze. No bez i kicu. Kurwa co? 21 ma. Weź ty wyjdź z domu, załóż rodzinę w końcu. A ty ile? Ile ty masz lat, kurwa, że grasz w tą grę? O, 19. 16. I mam sesję, więc nie mam co robić, to gram. I mam sesję, ja kurwa sesja do boju, dokładnie. Fani to, że... sesji 2017. Kurwa, mówisz tak jakbyś się uczył 24 na dobę, mam sesję. A może kurwa, się uczę? No tak, chuj. Kurwa. No uczy się, no. Kto ci to nigdy kurwa... nie miałem lepszego brzucha i się uczę. Kto ci to kurwa potwierdził to robić? Ojcie, kto ci amputował przedni płat czołowy? Kto ci to tak amputował? Ja, to, kurwa, ty jak się sami coś pierdolniesz, to aż mi cię szkoda. A kto to jest Wilson? Od kury, witam. Co? IC mnie nie możecie znać, mi się nie da znać. No super, ja. Świetnie, nie obchodzi mnie to, kiedy ty jesteś. Super, nie? A ile sobie paydaya ustawiliście? O, skrzyneczka otworzona. Ej, weź Wojciech nam skomentuj aplikację jakoś prześmiewczo, proszę. Zrób to, skrytykuj ją, dawaj. Co mówisz jeszcze raz? Skrytykuj naszą aplikację. Jaką aplikację? Ja chcę twojej krytyki. Jaką aplikację? No tam czekaj, był tam link, ktoś podawał. Czekaj. Czekaj, że założyłem postać, która ma UID 7, a z bez tego mierda. Postać założyłem postać... Ale teraz tak serio, jak masz już coś wydać z siebie, taką obiektywną krytykę, to wal. Jak wy będziecie odrzuceni po tej opinii? No dobrze, no spokojnie. Po tej opinii to ja już biorę do siebie. Takim dobrym użytkownikiem to nie ma dyskusji nawet. Buddy disconnected from your channel. Ktoś się już poddał? Cicho, czytam, kurwa. Jak ty się skupiasz chyba za mocno. Nie no, zostaw go, bo to chodzi o naszą aplikację. Zaraz w żyłka pierdząca. Muszasz mózg do przemęczania się? Mówię, żyłka pierdząca, upierdolnie zaraz. Beskito, on jakby się skupił, to by to się zasapał. Zamknij kurwa ten ryj, imbecylu.
Weź posap trochę. Cicho, daj mu się skupić. Ja chcę tą opinię. On napisze, że on grał w Rusku. I wie jak to się gra. Nigdy w życiu nie grałem ruskim, nie wiem jak się to gra. Ty kurwa czymś nie grałeś, nie żartuj nawet. Król Wojciech Sapacz pierwszy. Twoja matka to samo mówiła wczoraj. No. O, to było to. To nie jest matka. Raz najlepsze 3 sekundy chwały. Ej, to było dobry Max, serio. Rozwalił chleb. Szef, odpowiedz coś, żeby wygrać. Bitwa na panczy, dawaj. Ale jakby pan był miłosierny. Szef już to szykuje, kody binarne. Szef już do Pentagonu napisał. Tak, już do Pentagonu, proszę mi to Wojciecha skakować. To było wywieszone w Pentagon i w twój dom. Komputer kwarcowy zamawia Sewiusz. Co tam, jak tam ci idzie, Wojciech? A ty Wojciech, ty klawiatury mechanicznej to byś nie mógł mieć, bo matka to by ci tam zlaczka chyba przykurwiła. Za taką głośność. Czerwone ucho ma, kurwa. Płat czołowy mu się zmiażdżył od tego laczka, kurwa. Ej, nie wyzywaj go, bo on się będzie na mnie mścił. A ja się trochę boję. O, cicho. Chyba nic nie pisze, bo klawiatury nie słychać. O kurwa. Nawet go przy kąpie chyba nie ma, bo nie oddycha. Czytam, kurwa, patrzę SS-y, wszystko ja patrzę. Chyba kanapki okay. Poszedł zrobić, no ale myślę. Musi sobie kurwa masełkiem posmarować. Ja pierdolę, czekaj, ty jesteś kurwa wiecznie podniecony. To co pierdolisz naprawdę. Musi masywkiem posmarować, kurwa, ale on jest zajebisty. Dobra, tam organ wyłącz. No to ty kurwa ten wyłącz, ciągle pierdolisz, jakbyś był jakąś Katarynką pierdoloną. Co ty człowieku robisz? Weź, chłopie. Microphone activated. Ty kurwa zdrowa się czuje? I'm with God, man. Jestem good. Ej właśnie, Wojciech, jakiej ty tam muzyki słuchasz dla rozluźnienia? Kif kif. Gangsta rap. On tam no, normalnie nasłuchał się Chief Keefa i wie jak się gangi gramy, co kurwa? O, dobre. This bitch is love sosa. Oh, and I know, and fucking with them all, but you gon' get fucked over. Jak on posłuchał Tomasza Hady i gangi w ziemi zakłada. Hera, uraka, bra, nerek, boys, tam to over. Bo tak się robi gangi. Jakoś śle prawdziwe pozdrowienia z zakrata, wy co? Check my Instagram, follow me on Twitter. Ej Wojciech, a ty miałeś już kiedyś dziewoję? No zapytaj się koleżanki. Ostrzegam, mama się nie liczy. To inne. Kto ty gadasz? Jak ty pijany jesteś? Kto? Pusty powolenia. Co ty wiesz o Basie? Co ty wiesz o sapaniu, synu? Nie. Jak ty chyba Kurcewski z Sobejta instaluje. Running in the 90s. The 90s. Nie trzaśniesz, tu się nie ma.
Ej, Wojciech, wypowiadasz mi się tam rozsądnie jakoś? Nie wypowiadam, patrzę, wszystko wam powiem. Dobra, jak na razie aplikacja jest okej, nie mam nic do zarzucenia. O kurwa. Ale w SS-ach sobie patrzę. Ale zawsze jest jakiś ale. Ale jest dobrze, poczekaj. Jesteście wielką rosyjską organizacją, a stoicie na Idlud na środku drogi przed samochodem. Nie jesteśmy. Nie, jak nie rosyjski jesteśmy. Odłam rosyjskiej organizacji. A czytałeś pierwsze SS-y? Pierwsze SS-y. Wszystko masz odegrane. Dzień bez... Ale słuchaj. Dzień później już na jeszcze trochę i cię wiesz, i cię przeproszę nawet. Nie mów tak. No dobrze dzień mówicie. Dzień bez, ale dzień przegrany. Pamiętaj. A był kiedyś taki dzień, Wojciech, jak nie powiedziałeś ale? Ale aktofonika właśnie. Śpiewa wspaniale. Powierzchnie tnące. Dobra, na SS tak jest okej, ale słuchaj to. Człowiek działa tak. Ma swój tok myślenia, tak? A to, że wy niby się budujecie jako wielka organizacja. No. Budujecie, bo tak robicie, budujecie się jako wielka organizacja. Filozof. Ale wasze zachowanie mówi, jakbyście mnie byli. Zamknij mordę, detektyw. Rozumiem. Daj mu powiedzieć. Mówiłem. No. Tak jak człowiek jest wielkim kurwa, ma swój tok myślenia, tak? Że jest, ma swój tok myślenia, swój charakter i wy chcecie zbudować wielką organizację, tak? Czytam według tej aplikacji, patrzę SS-y. Ale no. Kurwa, jednego dnia tak mówicie, a drugiego już kurwa inaczej to wygląda trochę. Sorry, to znaczy ale... jak? Czekajcie, czytam. Jak wy tak macie grać, to sobie projekt IC załóżcie, a nie organizację. No nie, nic. To taki stoisz spięty, siadaj na kanapie, póki co nie kradną, da, nie wiem, nasze karakany. Tak jakbyście mieli kurwa pod sobą jakieś, wiesz, jakieś ludzi macie pod sobą, nie? Słuchaj, bo to tak ma wyglądać. Przyjechaliśmy no tak... z Wielkiej Rosji, wielka matriuszka, tam jest wielka mafia i wszystko, a nagle się okazuje, że panowie świata zostają bez niczego. Więc... Jakby ci, nie wiem, ktoś przelał na konto milion, a potem nagle zabrał ten milion w trakcie twoich wydatków, też byś się zastanawiał, co robisz, nie? Nie wychodziłbym na środek ulicy i... zatrzymywał samochody, po prostu chodziłbym swoją drogą, wymyślał swoje sposoby, kontaktował się z takimi osobami, no, z ale biznesami. Ale stopownik by się nie chciał kontaktować. Słuchaj, my tak gramy, my robimy to wszystko. Dobra, to jest wasza sprawa, ja nigdy nie grę. No mów. Jakby ci ktoś wpadł w auto czy coś, nie wkurzyłbyś się? Ty bardziej, tak. Że tam mówisz coś o zarobkach i w ogóle, nie wkurzyłbyś się, jakby ci ktoś rozwalił auto? Nie wiem, jakim jeździsz. Powiem tak, ja jako osoba osobista, Polak, jakiś Polak, to już mi kurwa no rozjebał ostatnio BMW i jakoś się nie wkurwiłem, śmiałem się z tego, tak? Dostałem dodatku, jestem 8 tysięcy w plecy, kurwa, ale jakoś się z tego śmieję, nie? No widzisz, a my zareagowaliśmy tak, my jesteśmy zbyt agresywni, bo jesteśmy zbyt nastawieni na to, że mogliśmy wcześniej wszystko i teraz myślimy, że tak dalej możemy. Cześć Piotrek. Cześć. Piotrek, cześć, pomóż cześć, mi, proszę. Mutację miałeś, kurde. No dzięki. Pozmieniało? No to a, ja też... wiem. Hihi. No. Ja tutaj toczę, wiesz, wielki wywiad. Co się stało? Chłopie, detektyw, śmiejesz się kurwa z jakiejś BMW 1.6, nie jest to moja, ale śmiejesz się jakiejś BMW 1.6, a ty nawet kurwa auta nie masz, człowieku. Ta BMW, gdybyś zaspawał dyfer, by mogła kurwa latać bokiem na każdej ulicy, więc o co ci tak? Kurwa chodzi? Wojciech podważył stosowność naszej aplikacji. I trochę mnie to boli, bo na tyle aplikacji, które napisałem i wystawiali ludzie moich aplikacji, jest 100% przyjęty jak na razie. No jest przyjęty, no nie mówię, że źle gracie, tak? To nie jest tak. Po prostu ja może gramy chaotycznie. Inaczej. O, gramy chaotycznie. No, na pewno nie gramy źle i to muszę ci przyznać bez tego, że na pewno powiesz, że nie jestem skromny. Gramy chaotycznie, ale gramy swoje. No dobrze, ja nawet się nie wypowiedziałem tam u was. Nie była aplikacja, nic się nie wypowiadałem. A zaatakowałem cię dlatego, że naskoczyłeś na mnie, bo powiedziałeś, że wolisz 10 osób ogarniętych. My gramy w czterech sami dla siebie. Nie, ja czegoś takiego nie powiedziałem. Ja nie, to detektyw tam kurwa cytował kogoś, bo 10 osób ogarniętych niż 60 kurwa zobaczy. Co? Powiedziałem, że wolałbym grać z
ogarniętymi ludźmi. Nie powiedziałem, że 10 osób, czy tyle, wolałbym grać z ogarniętymi ludźmi. Dlatego ja mam dlatego w swoim projekcie mam 3 osoby w panelu organizacji, reszta jest w drugim panelu bez uprawnień, żeby se kurwa grali mieszkami. I grają kurwa, wchodzą do gry, jakieś akty tworzą. No mów. Że tam według regulaminu musi być przynajmniej 5 osób, nie? No. I... Miałem 5, miałem ty nawet 9. Ty się wpierdalasz wszystkim, a nikt jakoś tam nie ma nic do tego, że ty masz te 4 osoby. Matek, detektyw, zobacz sobie kurwa w tym, w aplikacji mojej. A co mnie kurwa aplikacja, jak w tej chwili nie potrafisz trzymać 5 osób? SS sobie kurwa zobacz. Mam 12 osób na jednym SS-ie, czy tam 10, kurwa, na drugim 8, nie. Na drugim no 9. Nie ma to jak zebrać 10 Zdzisławów, Santrosów kurwa w jednym miejscu. Dlatego są I, kurwa na mieszkach. Dawajcie chłopaki fotkę cykniemy do tyłu. Ja pierdolę. Człowieku, dlatego... Czy w ogóle czytałeś moją aplikację, bo kurwa ją przyjąłeś, a nie. Tak się zastanawiam, co ty kurwa, czytałeś ją? Nie. Robisz tak samo jak z resztą organizacji, no, akceptujesz tak, i se grają? Klikam, tak, dokładnie, tak, nawet nie czytam. Ja Znaczy, kurwa, twoją czytałem, bo sprawdzałem, czy przecinki dobrze postawiłeś. A sam, kurwa, ledwo ogarniasz polski, no to gratuluję. Nie, no bo te przecinki są ważne, bo jak przecinek źle postawisz, to później chujowo się gra. Co tam? Jak na razie bronię się przed 4 osobami. I nadal jestem, kurwa, nie wyszedłem. Ja już odpuszczam, ucieszyłeś mnie. Nie, mówię do detektywa, tam wcześniej ktoś się do mnie sapał, chyba rok się sapał. Orek ktoś tam do mnie. Ale tylko prosiłem, żebyś zrobił same guziczek i w sumie to tyle. Dobrze. Że każdy przestraszył się jego mości. No kurde. No ale o to na chatę się boicie? No. Wiedziałem. Trochę. Moja mama jest zbyt agresywna, jak mam niechcianych gości. Kawałek do ciasta i wpierdol. Uwaliłaby go? Człowieku, jeszcze ja... kurwa. Detektyw, tak się zastanawiam. I do baseballa by wyciągnęła. Detektyw, myślisz, że to seria jest śmieszna? No, nawet staram się, kurwa, uśmiać no, coś z tego. No dobra, no. Ale czy ktokolwiek pytał cię o zdanie, bo wiesz... Nie, ja się zastanawiam, jak to wygląda, wiesz, że ty z kolegami siedzę, mówisz takie rzeczy i się śmieję. Ubieram w dupie, kurwa, wkładam rękę, a tam twoja opinia, no weź, chłopie. Tyle mnie to akurat obchodzi, kurwa. Tyle mnie twoja opinia obchodzi, chłopie, kurwa, myślisz, że ja się przyjmuję, czy ty się uśmiechniesz, czy to ty, puch, kurwa, po chuj ze mną, czy ty, kurwa, dyskutuję, czy ty, kurwa, spluniesz, jak dla mnie, to ty możesz, kurwa, pasek wziąć, zawiązać na szyi i wypierdolić przez okno. Naprawdę, mnie to jebie, co ty zrobisz. No dalej, bo cisza jest. To mnie akurat rozbawiło. To może pogadajmy o filozofii. Filozofia.pl polecam. Okej. Tam Wojciech jest administratorem głównym. No i liżesz mi pałkę w rogu. O kurczę, to nieźle tam. To niezłe lizanie pałki. No wiesz, lubię ostre dziewczynki. To niezłe dziewczynki, jak tam lubisz. No, fajna jesteś. Dzięki. A u rodziców jeszcze mieszkasz? Wojciech? Co ty tam pierdolisz? Pytam się, czy u rodziców jeszcze mieszkasz? Nie. Już nie? Nie. To oni u niego. I'm a power cashmaker w końcu, ja. Ustawił sobie Payday 4 koła, kurwa, i opłaca nawet rodziców. Tak jest Wojciech, czy tak nie ma, bo ja już sam nie wiem. Powiedz, jak to jest u ciebie. Co? Powiedz, jak to u ciebie jest. No, żyję na garnuszku rodziców. No to po chuj mówisz o garnuszku u moich rodziców. Tylko ile ja mam lat, ile ty masz? No ile masz? Ja mam 21 lat i kurwa, ja żyję po swojemu. Ja mam 5.
Żyjesz po I szesnastolatek kurwa mówi mi jak ja mam grać i kim jestem. Ja pierdolę. Nie, ja... No, jak ty masz 21 lat, to ty taki doświadczony, że ja się w ogóle boję odzywać, ja się tylko jest... No rzeku, no powiedz mi. Grałem od 2008 roku na serwerach roleplay, z czego 90% w organizacjach przestępczych. No, no ale no co, no powiedz mi. Serwery, nie, to co mówisz, tak jakbyś kurwa jakąś ironię powiedział. Serwery. Ty słuchaj, ale... No zgaś mnie, no. Niektórzy uczą się 10 lat, niektórzy pół roku. Nie musisz mieć doświadczenie, coś, kurwa. Co powinno wpłynąć na ciebie. Nie, to, nie powinno. 2008 to nie znaczy, że ktoś, kto grał od 2016 może być od ciebie gorszy. Może być gorszy, bo nie miał takiego doświadczenia, jakiego ja miałem, kurwa. Ale człowieku, twoje doświadczenie to jest, kurwa, gester RP. Na moich oczach, kurwa. Ale ty się uczyłeś pisać me w gwiazdkach, a ty tak już ogarnia cały od podstaw wszystko. Ty się uczyłeś w 2008 odgrywać me naprawia samochód. Hej, znalazł. I 2010 już grałem w miarę dobrze. Gdyby nie pousuwał, to bym ci pokazał filmik z tobą. I od 2010 już grałem dobrze, potem 2011 no, jeszcze dobrze, lepiej, kurwa, jeszcze lepiej. Dość, jaki kurwa gester? Jak ty latałeś Infernusem? Jak ty to kurwa... To jest lepiej? To ja nie wiem, od czego ty zaczynałeś. No co zaczynał, gester RP kurwa zagrał sobie tego. Growe stret. I? Co to ma do tego? Trochę pseudo grałem tam, bo z jednej strony mi się nie chciało za bardzo no, marnować. No nie chciało, tak to jest twoje tłumaczenie, no nie chcę mi się, więc ja tam czeku grałem. Masz kurwa, pierwszy serwer na jakim grałem, RP.pl, nie wiem czy kojarzysz. Plerp, tak, grałem kurwa tam na Plerpie, grałem za... U kogo grałeś? Grałem kurwa w organizacjach ze Skorpem, z Ptasiorem, od 2009 roku zgrałem już z Ptasiorem i Skorpem, 2010 a? Grałem kurwa z tymi, no, jak on miał? Karaś, jak tam, kurwa, już nie pamiętam. Co mówisz? Na w gwiazdkach już robiłeś od tamtych lat? Ja pierdolę, człowieku. Nie dobry, mam sił na ciebie, dobry naprawdę. Wieczór panu, gwiazdka, uśmiecha się gwiazdka. Tak i, co w tym jest, i co w tym jest złego? Głupi jest. Cały kurwa ten tekst jest pojebany. Jak kurwa pojebany? Na DevGaming używałem tego samego tylko pod jednym tak, stylem. I to jakoś, to już jest skrypt. Tak, porównuj. No ale co porównuj? No kurwa, czym jest ten serwer, a czym jest DevGaming? No powiem, co no mam właśnie porównywać? No dlatego mówię, porównuj dalej. Ja pierdolę, przypierdoliłeś się o gwiazdki. Mówimy o gwiazdkach. No, a ty się przypierdalasz o przecinki w aplikacjach. Ja, przecież ty się kurwa przypierdalasz. Ej, tak teraz w sumie myślę. Wojciech życia nie masz. Dlaczego? No, kurwa, to żeby... No, patrz. Siedzisz na BTS-ie. No, siedzę. O, Orzech zaczął gadać. Przywalasz się do ludzi. Nie, przywaliłem się do... Poczekaj, daj mu skończyć, poczekaj. Rozwalasz jakieś nie wiadomo jakie rzeczy na 10 różnych wątków. Obchodzi cię to, co się dzieje na forum, kiedy to jest świat nierealny, typowo zamiast zająć się swoimi problemami, mieć w grupie innych. Jeżeli protestujesz w taki sposób i jesteś takim inteligentnym człowiekiem, powinieneś zająć się sprawami swoimi, a nie innych. Wiesz co, mam trochę więcej IQ niż ty i potrafię sobie kurwa no zorganizować wszystko trzy razy więcej. Ale gościu, ja mówię strasznie kulturalnie i z tobą dyskutuję, a ty nie dyskutujesz. No dobrze, ale to co mówisz kurwa... Więcej IQ niż on no. Nie ma. No mów, no. To co mówisz przypierdala się w tym momencie do mnie w grzeczny sposób, że tak napiszę, o. Ale tak powiem. Posłuchaj mnie, ale posłuchaj, patrz. Życie jest krótkie. Trzeba z niego korzystać. O kurwa, Boba Marleya się a ty siedzisz na tesie. Życie jest krótkie. Ja mając 21 lat, to już będę siedział gościu w domu, no. Ale nie w na tesie. Tak jak ty. W ogóle... Dobra. No będziesz siedział, no w domu, co dalej? No i nie będę grał w jakieś gry. A co będziesz robił? Oglądał telewizję, kurwa? Seriale. No, serio, czym to i się kurwa różni od komputera? Czym ej, to się różni? Taka anegdotkę zarzucę teraz. Jak oglądając serial, przynajmniej nie wkurwia się, nie atakuje ci żyłka pierdząca, nie siedzi you're talking na one in several between mind and reality. Ej, detektyw, a ty masz głos jak testowiru. No jak ja kurwa prawdziwy hejter Polaków. Weźmy bez R. Czeku, co cię nie zabije, to cię wzmocni. To no, wzmacnia moją tak, psychikę. Tak, więc kurwa, powyzywajmy kurwa wszystkich ludzi, tak?
Nie wyzywam, no ja piszę czemu kurwa chujowo grałem. Ty, kurwa, wpisasz się do kurwa każdego, normalnie. Normalnie, kurwa, wpina się do każdego, normalnie, kurwa. Jakieś problemy. Jest, ty tak wypuścił, bo za... Nie, ty tak nie musi. A ja też. Wyjmij kutasa z ryja najpierw. O, dobra, wyszedł. Tylko swojego, nie? Ja chcę mu się podkasać. Czekaj, bo kurwa chyba nie do końca, by się nie odezwał jeszcze. Ta. 997 jedzie, syrna kija, kurwy wie się na sygnale. O kurwa, kurwa zahaczył jebany, o penisa. Bo ty głupi jesteś jednak. Wyjąć, nie mogę. Nie, dobra, my tak się śmiejemy, to są serio ważne sprawy. Ja no proponuję w statusie napisać, jebać Wojciecha. Nie no, to tutaj już by było gimbusiarskie trochę. To tak, tutaj już zaprezentowali. To ja piszę. Niższe IQ niż jego. Lajkować status. Niższe IQ niż lajkujcie jego. Lajkujcie status. No, nic normalnie. A Wojciech? No. To co tam jeszcze do powiedzenia masz? Dużo, ja mam chyba zbyt dużo w głowie do powiedzenia. No to śmiało. Ja mogę odpowiedzieć na wasze pytania, mogę was cytować, ale będziecie dalej to samo pierdolić, więc... To wytłumacz mi... Zupełnie jak ty. Wytłumacz mi, co ty widzisz przy pierdalaniu się o każdy pierdolony z tego w 12-letniej grze komputerowej? Powiem tak, tu nie chodzi o kurwa grę komputerową, tu nie chodzi kurwa o... jakieś kurwa staty czy cokolwiek, co związane z grą. Tu chodzi o rozmowę człowieka z człowiekiem. Jeżeli gram sobie z tą osobą 3 miesiące i naprawdę gra według mnie chujowo, a cały serwer go chwali, jakby to był kurwa jakiś bóg, a nigdy kurwa z nim nie grał, a chwalą potem w aplikacjach, że to jest kurwa niesamowity człowiek, że ja pierdolę, tyle z nim grałem, to jest... Kazał ci ktokolwiek z nim grać? Nie wiem, muszę. A co, ja pierdolę, człowieku, jak ty przyjmujesz Mieszka, to co, mówię, kazałem ci z nim grać? Akceptowałem, no, żeby sprawdzić jak gra, tak? No grałem tak, no z nim. To i kurwa ten, sprawdzałeś ziela przez 3 miesiące, no pozdro. Najpierw grałem na Gestera trochę, potem on mnie zaprosił. Ale czy na ja cię pytałem o twoją całą karierę roleplayu, kurwa? Ja rozumiem, mówisz, że gram z nim 3 miesiące, ja ci ja tłumaczę, rozumiem, gdzie z nim grałem 3 miesiące, imbecyl. Kurwa kariery to jest Gester RP i napierdalanie Paydaya w siłowni. 3/4 twojej kariery to kurwa robienie laski sowowi, kurwa. Zamknij kurwa Rejta, pajacz. Rejt to masz cwalił, jebany. Ej, to skoro uważasz, że Zielu grał gówno, to po co tyle czasu z nim grałeś? Bo tego nie rozumiem. Skoro ktoś gra gówno, to po tygodniu czy prędzej na to rezygnuje się, no i tyle. 2/4 w ciągu, no, miesiąca naprawdę prawie w ogóle z nim grałem. Połowę czyli miesiąca jedna, z nim druga grałem. Debil. No tak, no. Ale kto ci uważasz, kazał? Że gówno ktokolwiek odkazał, ci no kurwa kazał napierdalać z nim. Cicho, 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 cicho. No, ma ktoś, przy sobie kalkulator? No, ja ale nie taki komputerowy, głowie. Tylko taki z wyświetlaczem. No ja. 71830. To debil. Kurwa. I weodróć. O kurwa. Czekaj. Ale na moim nie działa, bo ja mam kalkulator naukowy i nie działa. Nie chce mi wyjść nic, czekaj. 71830 i odwracasz. Tylko nie dodawaj tego. To na moim. 71830. No kurwa, debil będzie. A, to kurwa, przedstawia mi się Kurczewski na moim osobistym kalkulatorze. Kurwa, weź! Na naukowym to ono nie działa, no. Co ty myślisz, że twojego imienia nie znałem, no? A weź czekaj, zaraz coś znajdę. Wpisz 707 i odwróć. Lol. Palisz? A wpisz 7... kurwa, jak to było? 710 chyba, no. Nie. Ty głupi jesteś. Nie, jak to było? Wiem, że jakoś się dało zrobić elo. 3-7-0. No chyba tak. Albo 3-1-0. Coś takiego. Kupiek but. Orzech. A weź 1332 podziel na 2. Ty laskowy.
But he comes out worse for wear in the... Już cisza? Jakieś reakcji. Dobra, to ja idę sobie w razie czego. Trzymajcie się, panowie. No co tam? No dokończmy temat. Będziesz miał 21 lat. Co się zmieni? Co za tym, że będziesz mieszkał sam? Dajmy na to. Poczekaj. Nie będę mieszkał sam. No to co będziesz robił? 21 lat masz. Co dalej? Ty goście, ja nie wiem, będę robił, a co dopiero za 3 lata? Ale no, mówisz, że w moim wieku to kurwa byś tego nie robił. No nie, na pewno. Nie marnowałbym czasu na gry. I tak teraz... Tak sądzisz, że nie będziesz miał czasu na gry. Gościu, ja przez półtorej roku nie marnowałem teraz czasu na gry, tylko i wyłącznie dlatego, że teraz mam wolne trochę, chciałem sobie pograć, piłem sobie do gości i tyle. Tobie się po prostu nie chce, tak? W gry grać? Tak. Chcę pewnie, że chcę, tylko że raz, nie mam warunków, dwa, nie mam na to czasu i trzy, nie widzę w tym nic, co przynosiłoby profity dla życia, takiego typowego życia. Czyli ci się, krótko mówiąc, nie chce grać, nie przynosi ci profitów, to ci się nie chce grać. Ja ci powiem tak, mam 21 lat, w ciągu trzech lat, kurwa, pracowałem o moje pieniądze pracowałem, tak? Żeby sobie, kurwa, coraz wyżej. No, McDonald's to nie praca. Zamknij, kurwa, rej ten syf jebany śmieci. A już to ból dupy, kurwa, te hemoroidy to ci zaraz pękną normalnie. Kurwa, dowiesz się, co to kurwa jest hemoroid śmieci. Dobra, słuchaj dalej, Orzech. Masz 21 lat, ja mam 21 lat. Nauczyłem się, na czym polega, nauczyłem się na czym polega tokarka. Nauczyłem się pracować na frezarce. Dowiedz się, na czym polega praca na frezarce. Ja umiem. No to super, umiesz, kurwa, na frezowaniu. No i kurwa, musisz umieć planować wszystko. Weź, na kurwa, łeb włóż do tej frezarki. I dał, nie wiesz, co to frezarka. Mówimy poważnie teraz, tak? Orzech, mówię, że w moim wieku nie będziesz grał tak, jak teraz grasz. Zamknij ten ryj, ja pierdolę, mówisz jak Katarynka ciągle. No dobra, no to będzie. Pierdalasz się w nie swoją rozmowę, tak? No. Orzech, mam 21 lat. Pracuję pod 10, 14... On mówi mi o Katarynce, kurwa. Mam 21 lat. Daj mu dokończyć. No dobra, mów. 14, 12, po 10 godzin dziennie. Soboty i niedzielę też. Co 2 tygodnie chodzę, kurwa, do kosinusa też na 10 godzin. Mam codziennie w chuj obowiązków. Naprawdę w chuj. Jeszcze między innymi rozbieram swój samochód do naga. Praktycznie. Tak, żeby chyba siebie rozbieram. Twoją starą rozbieram do naga, śmieciu. No dobra, dokończ historię swojego życia. I mam jeszcze na tyle czasu, żeby ogarnąć swoje mieszkanie, kurwa. Mam na tyle czasu, żeby ogarnąć swój samochód dziennie, żeby przepracować to, co przepracowałem, żeby ciągle coś, kurwa, codziennie wychodzi. Jak dobra, to powiedz tam... mi, dlaczego nie mam czasu na... 21 lat ty pracujesz? A dlaczego mam nie pasować? Gościu, studiuje się do 25 roku życia, dlatego trzeba się uczyć. On skończył prędzej. Ale powiedz mi, mam 20... Zamknij ryj. Mam 25 zł na godzinę pracując jako frezer i tokarz jednocześnie. Co ja, kurwa, potrzebuję wykształcenia? Ja skończyłem liceum, mózgu, człowieku. Kurwa. Ile ci wychodzi miesięcznie, mi się nie chce liczyć? Około... 4500? 4000? No to dla mnie to nie są moje ambicje. Nie są moje ambicje. Ja chcę 7-8. Ja pierdolę. Tak ty, kurwa, mierzysz tam chyba w boli. Myślisz, że... ja pierdolę. Myślisz, że na studiach się czegoś nauczysz. Pójdziesz, kurwa, goły do pracy. Gościu, pójdź na medycynę. Pogadamy. Powiedziało, kurwa, 3/4 absolwentów zawodówki oprawiają. Nie, no dobra, medycyna może jeszcze tak. Kurwa. Medycyna tak, ale zacznijmy od tego. Od czego będziesz zaczynał w tym szpitalu, dajmy czy tam, kurwa, nie wiadomo gdzie, jak studiujesz medycynę. Od czegoś będziesz zaczynał, tak? I zanim dojdziesz do tych 4,5, będziesz mieć 30 lat pewnie, kurwa, albo 28. Cenione głównie za no, 30, no nie a więcej, ja w tym czasie sobie, kurwa,
mogę zorganizować pieniądze, mogę sobie oszczędzać, mogę wziąć kredyt i założyć kurwa firmę. Kredyt we frankach. A potem on przez 5 lat zarobi tyle, co ty przez 10. A wtedy ja mu mówię, weź nie, wtedy... kredyt we frankach, to się opłaci. A Wojciech to zrobił. Idź do szkoły, kurwa, odrób lekcje, nie dyskutuj ze mną, człowieku. Weekend mam, człowieku, mam wolne. A no, Wojciech coś pierdolił, że ma plan strategiczny, to chyba on. Lubisz to frezowanie? No, właśnie. Lubię. Chcesz robić to przez całe życie? Nie, mam ochotę założyć firmę. A, okej. A umiesz wybić? No, ja mówiłem, mam... Czerwona latarnia. Mam wystarczy, jak sobie wystarczająco dużo odrobię, jak na razie zbieram na co innego, jak wystarczająco sobie dużo odrobię, a no zarabiam w miarę okej, okay, będę w stanie sobie założyć firmę. I ta firma w jakimś super kurwa miejscowości sobie położę. Gościu, też... przecież on tyle biznesów prowadził na Gesterze. Już wiesz, że... Co, kurwa wie, jak ja pierdolę, dobra, człowieku. Mówisz, jaki ty to kurwa jesteś, że mając 21 lat nie... Jesteś takim kurwa hipokrytą, człowieku. Hipokryta. Boże, usłyszałeś hipokrytą? No, Hipolit Cegielski, kurwa. Jebany hipokryta. Jedź grać w LoL'a, człowieku. Ale czemu ty widzę, że z LoL'em wyjeżdżasz, bo nie rozumiem. No bo masz tego. Kurwa jakąś elkę przy swoim zjebanym niku, cię kurwa jak ubić, chyba zjebany. Idź kurwa zbudować cegłę śmieci. Cegłę? Ej, ale kurwa, naprawdę, nawet ci sztila kupię teraz, żebyś tylko tam głowę podstawił, ja no, nawet no, ci odpalę. No, fascynujące, kurwa, ci kurwa fiuta na czole położę, będziesz tańczył. No nawet nie wiedziałem o takich rzeczach, że takie orgie tam odpierdalasz. Fascynujące, kurwa, wypowiedz się najpierw normalnie. No on właśnie mówi, tylko ty tak troszkę zniekształcasz ten głos. Zniekształcam, ja kurwa normalnie mówię. On zniekształca, no, on... No, ktoś coś powie, ty no, zaraz próbujesz przedrzeźnie. Tam kurwa łapiesz powietrze, żeby tam, wiesz, ja odpowiadam po prostu na twoje pierdolenie. Odpowiadam, bo nie mam co lepszego do roboty. Przeglądam sobie kurwa YouTube'a. Polecisz na bezdechu kiedyś, czy cały czas będziesz tak co drugi wyraz łapał powietrze? Co? Doczekamy się kiedyś takiej wypowiedzi? Microphone activated. Wojciech? Kurwa, ten gramofon coś nie działa, ścina go. Muszę go trzasnąć. Nie działa, kurwa. Wojciech? Wojciech? Wojtek? Wojtek? Baza do Wojtka, ej! Dobra, widać kurwa internet. Co tam mówisz? O, jesteś. Co tam słychać u ciebie? Zajebiście, nie narzekam. Co robisz? Przeglądam sobie YouTube'a. Czaję. I co tam ciekawego przeglądasz na tym YouTube'ie? Co? Dużo ciekawych rzeczy. A. Przeglądam jeszcze inne stronki ciekawe. Nie Sam, nie jak zarobić milion w tydzień. Oglądam twoich rodziców na szołapie.
Co tam? Rzucił trochę po... Jak ty masz 21 lat i takie teksty gadasz, to ja... No, a co ty kurwa powiesz? Rzuć tam trochę ten Wojciech żetonu. Jak on rzuca trochę punchu o niczym i tak naprawdę tyle i nic więcej i przepracował 2 godziny dziennie u starego na robocie na tokarce i 25 zł ma. Jak on na WBW idzie, z Filipkiem będzie tam cisnął się. Jak on już trenuje w tym momencie. Co tam powiesz Kucewski jeszcze? Ale nie wiem, odpowiesz coś czy co? Bo ja na co powiedziałem prawdę w tym co momencie. Co powiedziałeś? Ciśniesz po starych, zarabiasz 25 zł za godzinę, co mnie kompletnie nie interesuje w tym momencie, bo się uczę i będę się uczył. Ty się nie uczysz i tak naprawdę skończysz pewnie z niczym, mam nadzieję. I źle ci nie życzę. No i ale to ma być dobra. Pytanie, bo tak zapytałeś, czy ci odpowiem, no... Uczysz się, a jesteś kurwa tępy jak był, to naprawdę. Ale po czym to stwierdzasz? Po tym, że porozmawiałeś ze mną na teście przez godzinę? Nie, bo czy po tym, że... mówisz do mnie, jedno zdanie do mnie powiedziałeś. Powiedziałeś coś na temat kurwa, że 25 zł zarabiam i potem jak chciałem coś powiedzieć, to ty do mnie z tekstem, ale odpowiesz mi na moje pytanie? Jakie ty kurwa pytanie człowieku zadałeś? Kim ty kurwa jesteś, żeby on ci ja na pytanie odpowiadał? Ja nie jestem, ja rezygnuję z komendanta. Rezygnuj, no to fascynujące. Kurwa. Ja to z opiekuna rezygnuję na jego cześć, kurwa. Wojciech, przyjmiesz tą posadę? Ej, czekaj, bo ty mówisz, że po 10 godzin pracujesz i masz 25 zł na godzinę, tak? No. To według mojego kalkulatora... 4500 jest po 8 godzin. 4500 po 8 godzin. No nie wiem, ja liczę po 10, to wyszło mi 7000, co tam też, troszkę chyba ci oszukują. Nie, oszukują mieszkanie, mam i te inne sprawy. A, to no, ty tak dużo zapłacenia. Wrócz to netto nam podałeś. Matura z Cosinusem. 4,5, a... On se krzywą zrobił. To jest różnica. Na umowie mam napisane 4,5. Co mam ci powiedzieć? No to już, że nie masz po 25 zł. Dostajesz te 2 koła więcej. Tyle mam, pracując po 8 godzin, jeżeli robię nadgodziny, co jeszcze lepsze mam, no bo dobra, w sobotę, dobra. W sobotę mam 100% płacone, jeżeli pracuję po 2 godziny więcej, czyli dajmy na to, zamiast 8 pracuję 10 godzin, to te 2 godziny mam płacone 50% więcej. Dobra, to po ile godziny robisz? Po 8, tak? Cały tydzień. 8, 10, czasami 14, bo czasami firma ma problemy, potrzebują... No, więcej elementów, więc muszę pracować dłużej. Jeden element. A koncesjonały naprawdę... do kościołów robisz? Nie, to jest stary. To i tak 5-600. Mojej starej koncesjonał robisz? No a jak? Zapytaj się. Czyli tak 1000 to troszkę cię. O Boże. Sef, błagam ci, kurwa. Moja stara. Hej, Wojciech? Nie, Dariusz. Apelacji czego? Żebym się kurwa pierdoli, że na TS bana dostanę czy coś? Ja pierdolę. Twoja stara to chuj śmieć i twój stary to bruda zjebany z kiełbasą na rynku. Co ja mam ci powiedzieć jeszcze? No? 21 lat, a zachowujesz jak miał 5. A co ja mam to jeszcze powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? Co, nie mogę sobie kurwa kogoś wyzywać? No ja pierdolę. Nie możesz. No nie, no możesz. Bo masz kurwa 21 lat. Ja ci powiem, że ma no i dobrze. Stary z kiełbasą. Dobra.